Cześć! Witajcie na kanale Kolorowy Świat Inki. Dzisiaj Wam pokażę top 5 najlepszych serii, moim zdaniem, książkowych oczywiście. Zapraszam! Pierwszą serią jest, oczywiście, jak już widzicie, Biuro Detektywistyczne Lessiego i Mai. Bohaterowie, czyli Lessie i Maja, rozwiązują zagadki. Ogólnie każda książka ma dużo ilustracji, dużo akcji. Jest to bestseller, a do Polski przyszła książka z Szwecji. Ta seria, przepraszam. Mamy również książki specjalne takie jak Pamiętnik detektywa, Teatr z Lessie i Mają. Nie wiem, czy dobrze mówię Lessie czy Lassie, ale jest ok. I jeszcze Wakacje z Lessie i Mają. Oraz, uwaga, uwaga, mam tutaj Święta w Welby, bo ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale całe te wydarzenia wydarzają się, dobra, po prostu to się wszystko wydarza w miasteczku Welby. Mamy również serii Komiks Sabotaż w punkcie skupu. Jeszcze tutaj 4 książki już Wam pokazuję. Takie tylko z zadaniami. Wiecie, to seria zagadkowa, to trzeba trochę porcji tych zagadek. A teraz pora na drugą serię, która też mnie bardzo wciągnęła, tak jak Lessie i Maja. Emmy, Tajny Klub Super Dziewczyn. Bardzo mają fajne akcje, bardzo fajne opowiadania i oczywiście pięknie pachnie. Ja w tej chwili mam aktualnie 14 tomów, a dodatkowo jeszcze specjalną, czyli Emmy, Tajny Klub Super Dziewczyn, Idą Święta. A to teraz pora na trzecią serię książkową. Tak jest, w tej serii jest dużo tomów, ja mam niestety tylko 2, czyli Dziennik Cwaniaczka. I mam tutaj jeszcze Dziennik Rowleya. Ogólnie bardzo szybko się to czyta, ponieważ jest dużo obrazków, mega wciągająca i śmieszna akcja. Na przykład są śmieszne akcje z jego bratem. Many, many. No. A Dziennik Rowleya też jest śmieszny. Więc polecam. I ta seria jest szczególnie dla dzieci, co nie lubią czytać. Oczywiście można czytać, jeżeli ktoś lubi czytać, na przykład jak ja. Ale nawet ci, co nie lubią czytać, się wciągną na maksa. No dobra, idziemy do czwartej już. Tak, czwartej serii książkowej. I proszę bardzo, mam już tą książkę. Taka cienka książeczka. Seria się nazywa Pewnego razu w Nibelandii. I pierwszy tom się nazywa W mgnieniu oka. Dziewczynki, czyli Kate, Mia, Lily i Gabi, w cudowny sposób trafiają do fantastycznej krainy zwanej Nibelandią, w której w przystani elfów mieszkają dzwoneczek i inne wróżki. I tak rozpoczyna się najpiękniejsza przygoda w życiu dziewczynek. Aktualnie mam 13 tomów książki. 13 jest moim zdaniem najlepszy, bo w Lagunie to będzie tutaj syrenka, ale dobra, już nie zdradzam, musicie po prostu tą serię przeczytać również. Ona jest też mega fajna. Zapraszam. A do czego zapraszam? Zapraszam do piątej serii książek. Piąta seria to Nela i Mała Reporterka. Dlaczego się w nią wciągnęłam? Ponieważ są tam różne ciekawostki o zwierzętach, o których nie miałam dosłownie pojęcia wcześniej. I ogólnie fajne ma przygody, ten, piszcie sobie co chcecie, ale mi się podoba. Kto lubi zwierzątka, pisze w komentarzu zwierzątka. Oczywiście, jeżeli będzie można. Ale raczej będzie można, bo wyłączę chyba komentarze. No. Dużo obrazków z zwierzątkami. Zobaczcie. Mogę coś znaleźć takiego cute. Trzeba coś znaleźć cute. O, jestem na moim ulubionym zwierzęciu, czyli gepardzie i
zobaczcie, małe gepardziątka. I akurat 5 minuta odcinka, więc ja już się z wami powoli żegnam. Już 5 serii książek było. Jeżeli macie jakąś książkę, to napiszcie w komentarzu. No i ja się z wami żegnam. Pa, pa! Pamiętajcie o subiku i lajku. Pa, pa! Pik!